To jest dasz. Nie, co? Ślisko! Halo, nie! Halo, nie! O, oh wow, to zabolało. Siemano, cześć, witam was w kolejnym. W kolejnym odcinku z Geometrii Dasha. Dzisiaj zaczynamy mapką Dashing Over It. Jest to mapka od Wilgaxa, także standardowo dostanie swój opis, który został mi tu przedstawiony. Dashing Over It to poziom popularnej gry denerwującej, gdzie musisz dostać się na sam szczyt. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, chodzi prawdopodobnie o Getting Over It with Bennett Foddy. Gierkę, którą kiedyś dawno temu ogrywałem, nawet próbowałem z niej zrobić speedrun, ale niestety wyszło mi bardzo kiepsko, bo dobyło to ponad moje siły. Także mam nadzieję, że tutaj pójdzie mi trochę lepiej i nie spędzę nad nią 12 godzin, tak jak za pierwszym razem spędziłem nad Bennettem Foddym. Co udało mi się zbić, nie pamiętam do jakiego czasu, 12 minut chyba, w najlepszym wypadku. Jedyna gra, którą kiedykolwiek próbowałem speedrunować. Taka ciekawostka. Bo byłem ciekaw, czy mi się uda. O, Kamski. Nice. A więc zobaczmy, co ma w sobie Dashing Over It. I am a gnome. Who are you? Nobody knows. Jezu, in case napisane osobno. Znaczy razem. To go up. Cruzy. Dobra, to już było. O nie, nie chcę tak. Nie chcę. Jeszcze raz. To mi się podobało. Dobra, okej. Okay. Dobra, widzę już, po czym mogę chodzić. Rozumiem, że to ma być Getting Over It. Chociaż na razie przyznam, że trochę bardziej kojarzy mi się z Jump Kingiem. O nie, tu są jakieś rzeczy, które mi się już nie podobają. To będzie trudne dla mnie, coś czuję. A, dobra, widzę, gdzie to jest. Przejście kamery mnie trochę męczy, ale spoko. Okej, okay, to jest po prostu wybijające. Aż tam muszę skoczyć? Chyba ta. Dobra, udało się. Denerwuje mnie to przechodzenie z ekranu na ekran. W Bennettie Foddym tego nie było, bo to było płynne oczywiście. Wiem też, że... Tak, teraz to jeszcze bardziej przypomina mi bardziej Jump Kinga niż Getting Over It. Jump King, no? Daję Jump Kingiem totalnie. O nie, nie! Jeez, to będzie tak wyglądało, nie? Ta mapa się po mnie przejedzie, coś czuję. Gdzie mam tam? Aha, tam mam wskoczyć. Dobra, to ja popełniłem głupi błąd. Okej. Nie, tam nie sięgam. Jakie to jest stresujące. Dobra. O, nie, to chyba nie tam. Chyba nie tam. Ty nie wiem. Żeby mi ta mapa jeszcze nie mówiła, gdzie ja mam dokładnie iść, to dramat. Oho. Dobra, to był my bad, bo... No, Jezus. Trochę tu spędzimy, słuchajcie, kochani. Nie wiem, jak długi jest ten poziom, na razie... Niby nie jest tak źle, bo nie spadam jakoś turbo daleko. O, dobra, jeszcze raz tam, rozpęd, dobra, lecimy. Najważniejsze to nie panikować, bo tu mam dużo większą kontrolę niż w Jump Kingu. A co za tym idzie, mogę ratować te wszystkie nieudane skoki. Największy problem jest taki, że właśnie nie wiem, co zrobić następne. Tam jest chyba czerwony wyskocznik, co? Świetnie. Świetnie mi poszło. Cudownie wręcz. Tam jest drugi gracz. Nie wiem, co on tu robi, ale jest. Prawdopodobnie nie włączyłem trybu offline. Więc jest tu jakiś gracz. Istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że wy też możecie.
zrobić mi krzywdę i pokazać, że jesteście w to lepsi. Co? Stanąłem na czymś. Widziałem. Ja bym chciał wiedzieć, jak ja mam tam skoczyć. Gdyby nie to, że ja nie wiem, to byłoby... Jakbym mógł chociaż podejrzeć następny ekran, to byłoby spoko. Ty, wy wiecie, w które miejsce ja mam tam dokładnie skoczyć? Bo ja się gubię strasznie tu. Na tej mapce. W tej chwili. Zupełnie nie mam pojęcia, co mam... wymodzić tu. No i spadłem na samo dno. Świetnie. Dalej nic nie widzę. Tu jest kawałek piksel. Dobra, już wszystko wiem. Ja nie widziałem tego. Czemu mi nikt nie powiedział? Ja nie widziałem tego. Nie, no dobra, nie powiedzieliście mi, bo pewnie nie spodziewaliście się, że tego nie widzę. Bo najgorzej to jest nie wiedzieć, gdzie w ogóle mam skoczyć. Bo wszystko spoko, ja mogę powtarzać te rzeczy i nawet spadać, bo to na tym ta gra polega. Włączanie trybu... Practice moda jest bez sensu w takiej grze, no bo dosłownie ona na tym polega, żeby ginąć, wracać, nie? Natomiast ja się nie spodziewałem, nie zauważyłem w ogóle tego asetu, który tam jest, takiego małego trójkącika. Sobie mogę tak spadać i za którymś razem mi się uda. Tylko dobrze jest już wiedzieć, gdzie mam w ogóle spaść. Ale to dobry ziomek jest, kurde, że na tym wygiętym asecie jest w stanie tak na tym pikselu stanąć. Dobra. No. Nogi. Press to wall jump. Walić te monety. Nie potrzebuję tych monet. Okej. The village. Tamta moneta wygląda kusząco. Ale musiałbym jakoś do niej dostać. A nie wiem jak. Cassie, jak tam wejść? Jak wejść do tej monety, ziomek? Pomóż mi. Wejdź tam. Chcę wiedzieć. Dobra, na cheatach to się nie liczy. Okej, więcej jest tam odbić. Okej. A, fuck. Próbowałem się wycwanić, jeszcze raz. Więcej odbić, raz. Raz, no. Dobra. Siup. Dobra. Jeszcze raz. Kurde. Stąd już lepiej nie spadaj. Nie no, w sensie na razie nie było nic takiego, co było jakieś turbo trudne. To, że powtarzałem to tyle razy, to tylko dlatego, że nie widziałem tego asetu jednego. Kurde. Też muszę tylko wyłapać i się... domyślić, jak to zrobić sensownie. Ja nie mogę się odbić drugi raz. Tak, skoku nie mogłem użyć drugi raz. Śmiesznie. Tak jakby ta rampa nie traktuje mojej postaci, w sensie moja postać nie traktuje tej rampy jako stabilnego gruntu, więc nie mogę tego, nie mogę się odbić. Oła. Szlak. Dobra. No. Nice. To jest dasz... Nie, co? Ślisko! Halo, nie! Halo, nie! O, wow. To zabolało. Nie wiem dlaczego, ale podoba mi się ta mapa. W sensie, to jest dokładne zaprzeczenie wszystkiego, co ja zazwyczaj lubię. Czyli rzadko, praktycznie nie ma save'ów, o ile prawdopodobnie w ogóle nie ma save'ów. Czyli długo muszę powtarzać te same sekwencje. Ale jest w tym jakaś taka sadystyczna przyjemność, którą miałem też z grania w Beneta Fodiego. Nie wiem skąd ona się bierze, ale jest. Oła. Ale widzicie, jak już to raz zrobiłem, to powrót tutaj nie jest jakiś super trudny. Nawet jak spadłem. I wywaliłem się na twarz. O Jezu, tam była dziura. Ups, myślałem, że jej nie było. Zgodnie z moją teorią słomki to nie były dwie dziury? W takim razie, no ale to już mam dopracowane, naprawdę. No. Właśnie wiem, że mam tak zrobić, tylko to mi nie wychodzi. O, dobra, wyszło. Dobra. O Jezu, ale to jest stresujące.
Dobra. Cassie, dawaj dalej. Lecisz. Lecisz. Ja nie wiem, w prawo czy w lewo. Co to jest? Najgorsze właśnie, bo ja nie wiem, co jest na nowym ekranie. To jest... Zaraz psychicznie nie wytrzymam. Pawciu, dawaj. Musimy wejść na sam szczyt. Pomóż mi sobie z tym psychicznie poradzić. Wejdziemy tam razem. Albo wcale. Co za skok? Halo? Czy wy to widzieliście, co tam trzeba zrobić? Nie wiem dokładnie, jak mam tam skoczyć, tylko... Raz mi nawet wyszło. Dobra, dobra, dobra. Jump, kit. Jump, jump, dobra. O, Cassie, jesteś tu, pomóż mi. Nie. Nie pomożesz mi? Dawaj. Potrzebuję wiedzieć, jak to zrobić. Cassie, dawaj. O, no właśnie, zrobiłeś to. Jest. Dobra, nieważne, już to zrobiłem dobrze. Dobra, muszę się wybić z tego i wylądować tam. Dobra. O, fuck. No jest. Jaka to jest strata bolesna. Są takie kilometry. Ja cię, Pawciu, nie dziwię, że ty zaraz nie wytrzymasz, ale musisz wytrzymać. Wytrzymaj. Ach, fuck. Nie. Oh, prawie idealnie się nauczyłem już gdzie tu lądować, ale dalej jeszcze ani razu się nie wyratowałem na dobrą sprawę. Ale dobrym pomysłem, żeby od razu się odbić, zamiast głupio próbować się zatrzymać, zahamować. Nie. No i znowu na samo dno. No, jakiś gość mi się tu... Nie, no gościu. Błagam. Dlaczego ty się tu pojawiłeś? Przeszkodziłeś mi w mojej pierwszej próbie tego skoku. Podoba mi się, że to liczy moje upadki. A tym bardziej podoba mi się, że paradoksalnie jest ich tylko 60. Mam wrażenie, że spadłem dużo więcej razy. No. Blunt. Blind jump w moim slangu. Jest! Dobra, co to robi? Dobra. To robi tak. To robi tak. No nie, ale to będzie straszny skok, ja go nie chcę robić. O! Dobra, spanikowałem, ale nie wiedziałem, gdzie jestem i co robię. O nie, spadłem na dno. Wiesz co, tak szczerze, to na razie Geometry Dash jest dla mnie bardzo comfort game'em. Już więcej rage'uję przy jakichś Castlevaniach i innych takich rzeczach. Chociaż pewnie jakbym zaczął grać te zwykłe levele, te autoscrollowe, no to byłby dla mnie rage game, ale no nie gram ich, więc... Kurde. Trzymać w lewo. Czemu ja nie trzymam w lewo? Powinienem trzymać po prostu w lewo. Mam wrażenie, bo tam ja zawadzam o taką belkę i chcę sobie wtedy już redukować skok trzymając w prawo, ale to jest bez sensu, bo ja jestem wtedy jeszcze za nisko. Ten skok. Teraz to muszę zrobić dobrze. Czemu chat ma jakieś 1 sekund opóźnienia, a geometrii dasz jakieś 10? No nie wiem, przykro mi. Przykro mi. Nie mam zielonego pojęcia.
Ustawione mam wszystko, żeby było w czasie rzeczywistym, a najwyraźniej to wynika z jakiegoś połączenia z serwerem albo coś. Jestem! Dotarłem tu! Świetnie, zmieniła się grawitacja. Tego potrzebowałem właśnie do szczęścia. Okej. Okej. Dobra. Nie. Dobra. Nie spadłem z kosmosu. Nie spadłem z kosmosu, to jest... To się liczy. Chcę zostać w kosmosie. Jak tam trafić? Ha. Dobra, tu nie sięgnę, ale tu muszę jakoś tak sensownie wskoczyć. O, dobra, jak wcisnę wystarczająco lekko, to się łapie. Oho, no właśnie, tak trzeba to zrobić, sprytnie, tylko się zatrzymać jeszcze. Dobra. Co? O Jezus, tak nie miało być. O. Jak spadnę poniżej kosmosu, to wychodzę z tej gry, przyrzekam. Przykro mi, moi milosińscy, ale nie mogę sobie już pozwolić. Nie mogę sobie już pozwolić, żeby tam wracać jeszcze raz. Och, dobra, Pawciu, już. Head start. Dobra, zaczynamy. Dzisiaj muszę podbić tę mapę, bo się wścieknę. Wczoraj ta mapa tak mnie zjadła psychicznie, przez to, że próbowałem, a jakoś tak nie mogłem jej dokończyć. A jeszcze na koniec mi powiedzieliście, że zostało mi bardzo niewiele, żeby to zrobić. Więc naprawdę dzisiaj czekam na to, aż się uda. Co to za przerwy w sterowaniu? Padzie, proszę mi nie robić przerw w dostawie sterowania, nie? W takich mapach. Aż oczywiście, że tu spadłem. Strasznie mnie denerwuje momentami, że się zmienia... Ach, właśnie, że ta kamera nie jest płynna, tylko że się pokoje zmieniają. Jak właśnie w Jump Kingu. Bo ja nie mam takiego rozeznania w tym temacie. Dobra, słuchajcie, szybko idzie. Jest gituwa na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dobra, Pawciu się popisuje, nie mogę go nawet dogonić. Widać, że ćwiczył. Ja muszę sobie przypominać jakieś różne rzeczy. O, dobra. Dobra, teraz tak. O, pudło. Szlak. Tu jeszcze raz. Tu się robi gorzej. O. Dobra, jest. Great. Okej. Jak tu się... Dobra, tak się działało. Dobra, jestem tu. Z powrotem w kosmosie. Szybko poszło.
Nie, spadłem z kosmosu! Dobra, 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 żyję. Jestem z powrotem. No to jest stresujące, słuchajcie, bym chciał to jak najszybciej skończyć. A z drugiej strony, jak wiem, jak spadnę, to się wścieknę, no. Dobra. Aha, tam trzeba było skoczyć, dobra, już pamiętam. Okej. O, to był krótki kliczek, to trzeba tylko klik. O, dobra, udało się. Jest git. Dobra, ale nie wiem, co teraz zrobić. Ktoś tu musi przyjść i mi pokazać, bo nie chcę włączać practice moda. Nie wiem, cokolwiek bym nie zrobił, to wypadnę. Nie, muszę zrobić. Dobra, już wiem, co muszę zrobić. O, no właśnie. Tak, tylko że musi się udać. Nie wlatuj do środka. Aha, w ogóle nie wlatywać do środka. Ja myślę, że tak to jest przewidziane, żebym wleciał do środka, ale może faktycznie da się to zrobić inaczej. No, da się. Ale to są takie subpiksele, że jestem w szoku. Nice! Dzięki, Pawciu. Dzięki, Pawciu. Bez ciebie bym tego nie zrobił, bym się męczył. Tymczasem zrobiłem to w 7 minut. 5.16 właściwie. Kurde, żyć nie umierać. Ja jeszcze chwilę stałem na początku. Dobry czas, dobry czas. Points minus 10. Dzięki. Nie, bo ta mapka nie była trudna, tylko trzeba było się nauczyć wszystkich tych rzeczy, a wczoraj się ich uczyłem, więc już dzisiaj mogłem to zrobić. Ale dzięki za podpowiedź, bo bez tego jeszcze bym się... Na YouTube'a trafi tylko to podejście. Mogę sobie zrobić teraz zamknięcie na YouTube'a. Dashing Over It, super mapka, bardzo dobre nawiązanie, chociaż moim zdaniem, mimo nazwy, która nawiązuje raczej do Getting Over It, sama gra nawiązywała bardziej do Jump Kinga, który bardzo mnie wymęczył swego czasu. Getting Over It było jakieś takie mimo wszystko przyjaźniejsze niż Jump King. Bardzo fajna mapka. Zajęła mi te kilkadziesiąt minut, nie licząc dzisiejszego podejścia, które zajęło minut 5. Absolutnie na plus. Bardzo mi się podobało, Wilgax. Dzięki bardzo za mapkę.